Dzień dobry, witam Państwa, Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. Dosłownie kilka dni temu świat obiegły informacje o być może największym ataku cybernetycznym ostatniej dekady. Departament Skarbu, Departament Handlu, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departament Stanu, część Pentagonu i wiele innych instytucji Stanów Zjednoczonych oraz firm prywatnych padło ofiarami ataku hakerskiego na bezprecedensową skalę. Wśród oskarżeń dotyczących potencjalnych sprawców ataku pojawia się najczęściej Rosja. Czy faktycznie za tymi atakami może stać Moskwa? Jaki może mieć w tym cel i co cały ten atak oznacza dla światowego cyberbezpieczeństwa? O tym wszystkim porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, którym jest pan Marek Reszuta, były polski dyplomata oraz ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i współpracownik miesięcznika Układ Sił. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Specjaliści mówią, że mieliśmy do czynienia z hakiem dekady. We wspomnianym ataku ucierpiały nie tylko instytucje publiczne, ale także firmy prywatne, jak chociażby Microsoft. Hakerzy za pomocą aktualizacji do powszechnie używanego w administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych oprogramowania ukryli wirusa, który dał im wejście do baz danych rządowych agencji. Wyciekły maile, dane osobowe pracowników i tak dalej. Co na ten temat wiemy, co na ten moment wiemy na temat technicznych aspektów tego ataku i czy moglibyśmy naszym widzom przybliżyć trochę metody działania hakerów, które mogły być wykorzystywane właśnie w omawianym przez nas ataku? To znaczy tak, warto podkreślić, że po pierwsze została złamana przy tym ataku generalna zasada bezpieczeństwa, która mówi: aktualizuj zawsze swoje oprogramowanie. To jest powtarzane non-stop i zawsze, za każdym razem. A więc hakerzy w tym wypadku wykorzystali to, że ludzie muszą, chcą czuć się bezpiecznie i aktualizują oprogramowanie. Sprawcy, tu pan powiedział, że może Rosja, może Kreml, nie wiadomo, wstrzyknęli swój złośliwy kod do biblioteki oprogramowania do nadzorowania siecią SolarWinds Orion. Jest to jedna z najbardziej wykorzystywanych przez poważne firmy oprogramowanie. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o listę Fortune 500, to z tej listy aż 425 firm na 500 korzysta z tego oprogramowania. 10 największych firm telekomunikacyjnych Stanów Zjednoczonych korzysta z tego oprogramowania. Wszystkie siły zbrojne korzystają z tego oprogramowania. Już nie będę dalej wymieniał, ale Visa, Mastercard, Procter & Gamble, Credit Suisse, setki, tysiące uniwersytetów na świecie korzysta z tego oprogramowania. W Polsce też jest to kilkanaście tysięcy firm. I wszystkie te firmy są zagrożone, że ich bezpieczeństwo, dostęp do nich ktoś przejął. Na czym polega techniczna sprawa, jeżeli chodzi o wstrzyknięcie złośliwego kodu, właśnie ta metoda hakerów? Otóż podstawowym celem hakerów jest uzyskanie dostępu do uprawnień administratora sieci. To jest główny cel hakerów, jeżeli włamują się do sieci. Poprzez to, że został wstrzyknięty złośliwy kod do oprogramowania, sprawcy mieli czystą, całą otwartą kartę całej sieci. Mogli kopiować te dane, mogli je modyfikować, mogli dodawać swoje jakieś informacje. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do innego ataku, który był dosyć podobny, bo to był atak typu NotPay'a, również doszło do penetracji tysięcy firm. Tutaj nie mieliśmy szyfrowania, a więc cel tego ataku był ewidentnie nie ukierunkowany na korzyści finansowe. Szyfrowanie polega na tym, jeśli Państwo, na pewno Państwo wiecie, otóż pobiera się jakiś program, który szyfruje twardy dysk i wówczas sprawcy
zwracają się do takiego kogoś, kto ma zaszyfrowany dysk, mówiąc: zapłać nam 10 milionów dolarów, to ci odblokujemy dostęp do komputera. W tym wypadku mieliśmy atak ewidentnie ukierunkowany na pobieranie danych, kontrolowaniem danych. Bo jeżeli mamy w przypadku Stanów Zjednoczonych, doszło do penetracji z Pentagonu, Białego Domu, Departamentu Stanu, Departamentu Sprawiedliwości, Secret Service, Departament Telekomunikacji i tak dalej, i tak dalej. I cała rzecz trwała od marca 2020 roku. Proszę wziąć pod uwagę, że te sieci, o których przed chwilą powiedziałem, a więc sieci Stanów Zjednoczonych, są najbardziej monitorowane. A więc tam nie ma, że tak powiem, możliwości, żeby sobie chodzić po całej sieci. Przepraszam za stwierdzenie chodzić, no, czyli krótko mówiąc użytkować całą sieć, nie będąc zauważony. Ktoś, kto to dokonał, dokonał włamania, dokonał wstrzyknięcia tego złośliwego kodu, następnie monitorując całą sieć, zacierał za sobą ślady. To już jest perfekcja nad perfekcją. Pan tu powiedział, że największy atak dekady. Ja myślę, że to jest największy na razie atak w historii sieci. Owszem, można powiedzieć, że Stuxnet był jednym z takich super, super ataków. Krótkie wyjaśnienie, Stuxnet to był atak na irańską elektrownię atomową, czy może w ogóle na wirówki, które uszlachetniały uran. Natomiast tutaj mamy atak ewidentnie bardzo profesjonalny. Kto tego dokonał? No, Mike Pompeo oskarżył od razu praktycznie Rosję. Prezydent Trump poszedł w kierunku Chin. Organizacja FireEye, która monitoruje właśnie bezpieczeństwo w sieci, niestety nie potrafiła na podstawie dostępnych jej informacji określić, kim są sprawcy, i sprawcy dostali taką nazwę, co jest zresztą typowe dla tej agencji, tak zwaną etykietę, nazwę UNC-2452. Nie wiemy tak naprawdę, kto dokonał. Nie sądzę, że to byli domorośli hakerzy. A jeśli tak można pokazać, na czym polega hacking, otóż to jest takie urządzenie, karta sieciowa Alfa. Za pomocą tej karty ja mogę i oprogramowania oczywiście włamać się do dowolnej sieci na moim osiedlu. I z tego adresu, z tej sieci, do której się włamie, atakować inne obiekty. Stąd bardzo ciężko jest w świecie hakerskim jednoznacznie określić, kto dokonał ataku. W przypadku Stuxnetu programiści świata zaczęli wchodzić bardzo głęboko w kod wirusa, którym rozregulowywał wirówki w elektrowni, i doszli do wniosku, że to był Izrael. Ale nikt nigdy tak naprawdę za rękę Izraela nie złapał. W świecie komputerów bardzo prosto, w ciągu 5 sekund, ja mogę zmienić na swoim komputerze IP, i to będzie IP z Singapuru, ale również warto wiedzieć, że każde urządzenie sieciowe ma tak swój numer MAC-a. I to domorośli hakerzy bardzo często zmieniają sobie IP, nie zmieniają MAC-a i są dosyć szybko ustalani. MAC też można zmienić. I to w zasadzie szybciej niż IP. Jak mówię, korzystając z takiej prostej karty, to jest karta sieciowa, można włamać się do Pentagonu. Oczywiście należy umieć. Cyberatak na rząd federalny wywołał szok w Stanach Zjednoczonych, szczególnie wśród specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i polityków. Eksperci zwracają uwagę, że
wszelkiego rodzaju zapory, wszelkiego rodzaju programy i urządzenia, które mają zapobiec tego typu atakom, które kosztują często bardzo dużo pieniędzy z budżetu federalnego, właściwie no, nie przyniosły oczekiwanych efektów, a sprawcy, którzy posługiwali się swoimi narzędziami, zresztą jak podkreślają ci eksperci, dużo tańszymi, bez problemu dotarli do celu, do danych, które chcieli pozyskać. Czy faktycznie w pana opinii mamy do czynienia z pewną asymetrią na tym cybernetycznym polu walki, która faktycznie faworyzuje stronę atakującą, natomiast właśnie strona, która się broni, strona defensywna, jest tutaj wystawiona na szereg ataków i dużo trudniej jest się obronić przed tego typu cyberatakiem. Znaczy, jeżeli chodzi o cyberwojny, to cyberwojny są zawsze ofensywne. Nie ma defensywnych wojen, dlatego że od lat wiemy, jakie są zasady bezpieczeństwa, czego należy przestrzegać, jeżeli chodzi o ochronę swoich sieci komputerowych. Natomiast atakujący zawsze szukają coraz to nowszych metod ataku. Jeżeli chodzi o taką hierarchię, to sprzęt jest na ostatnim miejscu. Najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek. Proszę zwrócić uwagę, że Kevin Mitnick, najsłynniejszy z hakerów, on powiedział coś takiego, że on nie hakował maszyn, on hakował umysły. I to jest w zasadzie, że tak powiem, moim zdaniem ślad, gdzie należy szukać właśnie tej akcji obecnej. Dlatego, że ktoś dotarł do biblioteki programu SolarWinds Orion i tam umieścił złośliwy kod. Owszem, może to być tak zwane, i to jest bardzo popularne, zero day, czyli oprogramowanie nieznane nawet specjalistom z tej danej firmy, z Microsoftu, czy właśnie z tej firmy, która produkuje SolarWinds Orion, i oni nie wiedzą nawet, że mają gdzieś tam w swoim oprogramowaniu dziury, które ktoś znalazł, jakiś specjalista, haker. To jest bardzo skomplikowana rzecz, jeżeli chodzi o to wyczyszczenie wszystkich dziur. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby wydrukować kod od systemu operacyjnego Windows 10 chociażby, to byłoby to jakieś 5000 książek o grubości 1000 stron. Do tego trzeba byłoby jeszcze wydrukować oprogramowanie typu Microsoft Office, sterowniki, biblioteki i tak dalej, i tak dalej. Mamy w tym momencie kilkadziesiąt tysięcy książek ogromnych z zapisanym kodem. I tam nie ma możliwości, żeby nie popełnił programista błędu. Stąd się biorą te właśnie zero day oprogramowania, które zresztą bardzo są sprzedawane przez w Darknecie chociażby. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale istnieje równoległa sieć Dark, czyli ciemny internet, mroczny internet, do którego można się dostać przez sieć Tor, gdzie handluje się narkotykami, bronią, właśnie oprogramowaniem hakerskim, zero dayami, narządami i wszystkim, co jest złe na tym świecie, to się w darknecie handluje. Tam można kupić właśnie te zero day, czyli krótko mówiąc błędy w oprogramowaniu. Tak wracając jeszcze do tym z Taxnetu, o którym już dzisiaj wspominałem, dla ekspertów szokujące było to, że w jednym wirusie komputerowym, czy bardziej to był kompleks ogromny wirusów i wszystkiego, co tylko tam można było wymyśleć, znajdowało się kilka zero dayów, czyli kilka tych błędów, o których nie wiedzieli programiści Microsoftu. Dla ekspertów było to szokujące, dlatego że wystarczy jedyny błąd, żeby móc wejść do systemu, opanować go i przejąć nad nim kontrolę. Tu się okazuje, że tam było kilka.
Ja myślę, że tak samo, ponieważ wszystko moim zdaniem wskazuje, że to nie byli hakerzy typu grupa hakerska. Moim zdaniem była to jakaś agencja wywiadowcza. No owszem, Amerykanie mówią, że to byli Rosjanie. Moim zdaniem również to mogli być Chińczycy, ale również Korea Północna. Oni mają i zasoby, i możliwości. Proszę zwrócić uwagę, że przy tym ataku, co już wcześniej wspomniałem, była przeprowadzona bardzo, bardzo kompleksowa akcja zacierania śladów. Przez te ileś miesięcy, a prawdopodobnie wirusy zostały wpuszczone między marcem a majem, przez te wiele miesięcy administratorzy tych systemów w Stanach Zjednoczonych nie wykryli obcej interwencji w te systemy. To pokazuje, że po pierwsze byli to bardzo, bardzo profesjonalni hakerzy. Po drugie, że było to przemyślane i to było zaplanowane na skalę państwową, bądźmy szczerzy. Poza tym to, że w trakcie tej penetracji nie doszło do niszczenia systemu, pokazuje na to, że chodziło o informacje. Czyli krótko mówiąc, są to agencje jakieś wywiadowcze, które potrzebują informacji, a nie niszczenia zasobów obcego państwa. Perfekcyjnie przeprowadzona akcja. Na łamach miesięcznika Układ Sił pisze pan o cyberprzestrzeni jako kolejnym teatrze działań wojennych. W najnowszym numerze porusza pan zagadnienie grup hakerskich w Rosji. W związku z omawianym przez nas atakiem cybernetycznym na USA, specjaliści wskazują, że właśnie wśród potencjalnych agresorów mogły być grupy hakerskie z Rosji, które blisko współpracują z tamtejszymi służbami specjalnymi, między innymi z FSB. Wśród takich grup jest wymieniana między innymi grupa APT-29, podobno powiązana z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Co wiemy na temat tej grupy hakerskiej i jak ogólnie wygląda współpraca grup hakerskich ze służbami bezpieczeństwa w Federacji Rosyjskiej? Proszę tak, zacznijmy przede wszystkim od tego, że w Rosji jedyną mafią na poziomie każdym to jest właśnie FSB. To już Folsztyński opisał, że nie ma innej mafii. Nie ma grup przestępczych, które nie byłyby poddane kontroli państwa. Podobnie jest z grupami hakerskimi. A więc hakerzy chcą lub czy chcą, czy nie chcą, może tak lepiej powiem, muszą współpracować z Rosją. Dla Rosji jest to bardzo wygodne, zresztą bądźmy szczerzy, dla każdego z państw jest bardzo wygodne, że istnieją grupy hakerskie, które dokonują jakichś tam ataków. Zawsze można powiedzieć, że to nie my, to jakieś tam dzieciaki, które włamały się do banków, do jakichś portali państwowych. Zawsze można to powiedzieć, ale z drugiej strony można dzięki temu pozyskiwać coraz to lepszych programistów, coraz to lepszych hakerów. Dlatego, że jeżeli istnieją takie grupy, a hacking jest dosyć przyciągającym obiektem zainteresowań młodzieży, to zawsze można pozyskiwać coraz to lepszych, coraz to nowszych specjalistów. Rosja poszła właśnie na taką formę partyzantki. Krótko mówiąc, pozyskujemy to, co samo wychodzi, że tak powiem, ze społeczeństwa. W odróżnieniu na przykład od innych państw, również i Polski, kiedy to my na przykład organizujemy akademię cyber jakąś tam, prawda? I szukamy informatyków. Czyli trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że czymś innym jest bycie informatykiem, a czymś innym jest bycie hakerem. Haker jest to człowiek, który szuka dziury w całym właśnie. Dziury, przez którą może uzyskać jakiś tam dostęp do administratora. Informatyk będzie, owszem, będzie znał się na tym, ale nie będzie, że tak powiem, często wiedział, jak się, co zrobić, żeby się tam włamać. Nie wszyscy informatycy znają metody hakerskie, a tych metod hakerskich jest sporo. To jest, zresztą bądźmy szczerzy, no, ktoś, kto mówi, że jest informatykiem, to ja zawsze pytam, czego informatykiem?
Jeżeli jesteś informatykiem od Javy, to nie znasz Pythona. Jeśli nie znasz, jesteś super specjalistą od Javy, to możliwe, że nie znasz oprogramowania CAD i tak dalej, i tak dalej. Dziedzina informatyki jest tak wielka, że jeżeli ktoś od urodzenia będzie chciał iść w kierunku hackingu, no to będzie specjalistą od hackingu. Jeżeli będzie chciał być programistą od Javy, będzie specjalistą od Javy. Wracając do Rosji. W Rosji panuje jedna zasada, jeżeli chodzi o hacking. Zresztą bądźmy szczerzy, jest to takie wielkie państwo, które ma swoich kilka różnych zasad, ale jeżeli chodzi o światek hackingu, mówi to jedno. Nie atakujesz nas, to możesz sobie funkcjonować. W tym artykule, o którym pan wspomniał, jak mówię, 2004 rok na rynku przy Dworcu Białoruskim kupiłem magazyn Hacking, Super Hacking. Cały numer poświęcony tylko i wyłącznie włamaniom na komputery. Do tego była dołączona płyta, na której były filmiki, jak się włamywać na przykład do banku w Stanach Zjednoczonych, do sieci NATO i tak dalej, i tak dalej. I to wychodziło, że tak powiem, w normalnej prasie, że pięknie wydawane, no, papier cudowny. Wychodzi do dzisiaj. A więc raczej ciężko jest, żeby na przykład w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji ktoś oficjalnie sprzedawał oprogramowanie do włamań do sieci komputerowych. W niektórych państwach za samo posiadanie tego programu jest już odpowiedzialność karna. W Rosji nie tylko, że nie ma takiej odpowiedzialności, można to kupić legalnie i można się legalnie miesiąc w miesiąc przy pięknym, grubym żurnale, magazynie uczyć hackingu. A więc to trwa. I jeżeli chodzi o Rosję, Rosja jest aktualnie uznawana za jedno z pięciu najlepszych państw hakerskich świata. Oczywiście po Stanach Zjednoczonych, po Chinach, po Korei Północnej, po Francji. Rosja jest uznawana za jedno z takich państw, które jest bardzo agresywne, jeżeli chodzi o wykorzystywanie swoich możliwości hakerskich. Proszę zwrócić uwagę, że prawie w ogóle nie słyszy się o atakach hakerów ze Stanów Zjednoczonych na Rosję. To się zdarza raz na, powiedzmy, rok. Natomiast praktycznie nie ma dnia, żeby nie było informacji o próbach ataku na Stany Zjednoczone, na Unię Europejską, na państwa zachodnie, ze strony właśnie Rosji, Chin lub Korei Północnej. Korea Północna w tym momencie jest jednym z bardziej, że tak powiem, aktywnych, jeżeli chodzi o ataki hakerskie na Zachód. Ale wracając do Rosji, Rosja też znajduje się w tej czołówce. To są nieustanne cały czas ataki na sieci rosyjskie. Natomiast jeżeli chodzi o tę grupę, o którą pan spytał. Według specjalistów ta grupa jest ściśle kontrolowana przez służby specjalne Rosji. No tutaj istnieje dyskusja, czy to jest GRU, czy służba wywiadu zagranicznego. A jeszcze niektórzy mówią właśnie, że to może być FSB. Ja bym bardziej szedł w kierunku służby wywiadu zagranicznego, dlatego że wiele tych działań, które oni robią, wpisuje się właśnie w działalność stricte wywiadowczą. Proszę pamiętać, że FSB jest jednak strukturą kontrwywiadowczą, a więc zabezpieczającą, a nie wywiadowczą, czyli pozyskującą informacje. Stąd wydaje mi się, że bardziej jest to służba wywiadu zagranicznego. Mhm. Czy wobec tego, o czym pan mówi, o tych doświadczeniach dotyczących właśnie Rosji, można powiedzieć, że hacking komputerowy w Rosji jest czymś w rodzaju sportu narodowego? Pytam o to tutaj w kontekście między innymi tych grup hakerskich, których jest bardzo wiele w Rosji. Wymienia je pan również w swoich artykułach. Na które z tych grup hakerskich warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim
ze względu na potencjalne zagrożenie, na pewne osiągnięcia w tym rzemiośle hakerskim, jeżeli tak to można określić, warto zwrócić uwagę, które z tych grup faktycznie stanowią potencjalnie największe zagrożenie, które zdobyły być może największą sławę w tym świecie hakerskim. Znaczy tak, jeżeli chodzi o świat hakerów, to on jest tak, że to powiem, niestabilny, że jedna grupa powstaje, druga się rozpada, jeszcze trzecia, że tak powiem, łączy się z inną grupą i powstają jakieś tam grupy. Te wszystkie nazwy, które my wykorzystujemy, te APT-29, czy teraz ostatnio właśnie UNC-2452 na ten atak, to są wszystko nazwy wymyślone przez tak naprawdę ekspertów. Bo jeśli na przykład weźmiemy sobie chociażby na świecie organizację, no, a więc krótko mówiąc, na przykład to, co atakuje Europę, to jest APT-10. APT to jest sama nazwa ataku, że tak powiem, który jest ukierunkowany na sieci. I na przykład eksperci mówią, że i tutaj jeśli mogę, to powiem panu tak i dla naszych słuchaczy, że na przykład chińska grupa APT-10 jest taka sama jak APT-15. A chińska grupa APT-41 jest podobna do APT-29. To są nazwy, które my nadajemy dla tych grup. Owszem, no z północnej Korei jest dana na przykład nazwa Dark Hotel, z Wietnamu Ocean Lotus. No jeszcze, ale również z północnej Korei możemy znaleźć Kim Suki bodajże, już teraz dokładnie nie pamiętam. Te APT-29, o którym rozmawialiśmy, jest to nazwa nadana przez ekspertów. I ja bym raczej powiedział coś takiego, że jest owszem dosyć sporo różnych grup, które same sobie nadają nazwy, ale jeżeli jest to poważna grupa hakerska, to ona nawet nazwy sobie sama nie utworzy. Owszem, są grupy jeszcze z lat 80., które kiedyś tam nadawały sobie nazwy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj istniejąca grupa hakerska, istniejąca od 1984 roku, sobie sama nadała nazwę Cult of the Dead Cow. Natomiast no, to jest bardziej nie hacking, a już haktywizm, tak, o którym zresztą będę pisał w najnowszym numerze Układu Sił, czym jest właśnie różnica między hakerstwem a haktywizmem. Dlatego ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, które grupy w Rosji są najbardziej aktywne. To, co opisałem w Układzie Sił, to są dwa w zasadzie przykłady. Weźmy na przykład, że bardzo aktywna, bardzo niebezpieczna, moim zdaniem bardzo silnie wspierana przez Rosję, była grupa Cyberberkut, a więc ugrupowanie, które powstało 25 lutego 2014 roku, chyba, czy 25 lutego, tuż po rozwiązaniu Berkutu, tej organizacji omonowskiej, która ma na rękach krew ukraińskich rewolucjonistów z pomarańczowej rewolucji. Powstała grupa, ona sama sobie nadała nazwę Cyberberkut i tym się chwaliła. Ona sama chwaliła się tymi swoimi atakami na Europę Zachodnią i naprawdę dokonali ogromną ilość ataków. Natomiast to był chyba jeden, jedyny przypadek z takiej ostatniej historii, kiedy grupa sobie nadaje właśnie nazwę. Proszę pamiętać o właśnie generalnej zasadzie również w hackingu, że ta grupa jest profesjonalna i dobra, o której nikt nie słyszy. A więc o ile Berkut specjalnie się nazwał, Berkut stworzył stronę na Facebooku, pokazywał dokumenty, chwalili się, że zaatakowali różne organizacje i instytucje na Ukrainie i na Zachodzie, to był jeden z takich, że tak powiem, przykładów, bo prawdziwi hakerzy starają się być w ciszy. Im dłużej są w ciszy, tak jak właśnie ta organizacja, która teraz włamała się do Stanów Zjednoczonych, teraz wszyscy się głowią, kim oni byli, prawda?
kim oni są. Tutaj są podejrzenia, że to jest Rosja, inni mówią, że to jest Chiny. Ja twierdzę, że również może to być Korea Północna, natomiast, a to może być ktoś inny, ktoś, kogo nikt nie podejrzewa. I dopóki specjaliści nie wejdą do tego złośliwego kodu, nie przeanalizują go 2000 razy, to nie będziemy nigdy wiedzieć, kto tak naprawdę stał za tym atakiem. Możliwe, moim zdaniem to jest służba jakaś specjalna, służba wywiadowcza, a ona tym bardziej nie będzie się chwalić tym, że dokonała ataku na struktury państwowe Stanów Zjednoczonych. Dyrektor brytyjskiego Krajowego Centrum do Spraw Cyberbezpieczeństwa podał pod publiczną dyskusję właśnie w kontekście ataków, czy właściwie tej kampanii hakerskiej, która trwała od wielu miesięcy w Stanach Zjednoczonych, kwestię dotyczącą zagadnienia międzynarodowych przepisów i ich ewentualnej skuteczności w powstrzymywaniu właśnie aktorów państwowych przed prowadzeniem szeroko zakrojonych operacji w cyberprzestrzeni. W odpowiedzi na jego propozycję szereg specjalistów wskazało, że właściwie żadne państwo dzisiaj nie jest zainteresowane wprowadzeniem tego typu regulacji, ponieważ żadne państwo nie chce sobie wiązać rąk w kwestii swobodnego pozyskiwania informacji, inwigilowania, szpiegowania innych państw. Czy zatem faktycznie jesteśmy skazani na taki cybernetyczny stan natury, walki wszystkich ze wszystkimi i pewnego stopnia, no można powiedzieć, wolnej Amerykanki, czy nieuregulowania tych kwestii dotyczących właśnie zmagań między aktorami państwowymi w cyberprzestrzeni. Jak pan uważa? Znaczy ja osobiście uważam, że im mniej państwa będą wtrącały się w internet, tym bardziej będzie on wolny. Co prawda nie jestem hacktywistą typu Johnny Barlowa, który w deklaracji niepodległości cyberprzestrzeni w 1996 roku określił, że w zasadzie żadne państwo nie powinno się mieszać do cyberprzestrzeni. Natomiast uważam, że tam regulacje nie mają żadnych szans. Dlatego wspomniałem wcześniej o Darknecie. Czyli Darknet, sieć, ogromna sieć, niekontrolowana przez nikogo i nie mająca szans kontroli, chociaż pewnie może niektóre służby mają jakieś możliwości wtyczki. Wchodzi się tam przez oprogramowanie Tor i można tam są tysiące, miliony stron, niekontrolowanych przez nikogo. I one sobie, że tak powiem, żyją, one funkcjonują i tam nikt nie będzie kontrolował. Jest to tak zwana technologia cebulowa, polegająca na tym, że nie ma jednego serwera, a każdy komputer podłączony do sieci staje się serwerem. To w dużym, ogromnym uproszczeniu to mówię. Nie ma możliwości ustalenia, kto wysłał maila, nie ma możliwości ustalenia, kto jest właścicielem strony i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli tutaj będą zbyt wielkie ograniczenia, to ludzie, jacyś tam ludzie, ja nie mówię o wszystkich, zaczną uciekać do darknetu. Natomiast każda cenzura jest zła, moim zdaniem. Każda kontrola cybersieci jest zła. Zwróćmy uwagę, ile jest narzekań na Facebooka, na Twittera, na Instagram, że kontrolują w jakiś sposób swoich użytkowników. Teraz będziemy mieli jeszcze zwiększoną, że tak powiem, cenzurę, bo mówi się o tym, że każda krytyka szczepionek na COVID-19 będzie przez Facebooka, Twittera eliminowana. Czyli krótko mówiąc, mamy niepaństwowe żadne zasady. Natomiast jeżeli chodzi o państwowe zasady, no ich jest sporo. Już teraz mamy bardzo dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o internet. Kiedyś internet był wolny. Teraz mamy ochronę praw autorskich, mamy RODO, mamy ochronę grafiki i tak dalej, i tak dalej. A więc coraz więcej jest tam włączanych uregulowań. Niektóre państwa typu Rosja, Chiny, a już nie mówię o Korei Północnej, zaczynają tworzyć własny internet z informacjami, które nie pasują polityce tym państwom.
No, jeżeli chodzi o Rosję, no to oczywiście mamy walkę z prawdą historyczną, tak to nazwijmy, chociażby na temat Katynia. Nie, wcale nie wykluczam, że poprzez różne regulacje te informacje znikną. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo przepływ informacji jest ograniczany i to widać, jest moim zdaniem coraz gorzej. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tylko i wyłącznie komputer, który stoi w pudełku, nie jest podłączony do komputera, do prądu i do sieci oczywiście, jest zafoliowany i stoi sobie w kącie, taki komputer jest bezpieczny przed atakiem. Każdy komputer, który tylko i wyłącznie zostanie podłączony do sieci, zawsze będzie poddany atakom i tego się nie da uniknąć. Mój komputer ma kilka programów antywirusowych, znaczy przeciwko malware, przeciwko phishingowi, ransomware i tak dalej, ale nie jest wykluczone, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby zaatakować jakimś innym sposobem. Zwróćmy uwagę, że teraz Microsoft na przykład twierdzi, że przy tym ataku, który był teraz w Stanach Zjednoczonych, a Microsoft też został zaatakowany właśnie, że jego w tej firmy klienci nie są poddani zagrożeniom bezpieczeństwa. Ale na jakiej podstawie to zostało powiedziane? Przecież bądźmy szczerzy, że jeżeli chodzi o Microsoft, Microsoft nie aktualizuje niektórych wersji swojego oprogramowania systemowego. Windows 7 już nie jest aktualizowany, Windows XP nie jest aktualizowany, a takich komputerów na świecie, w sieciach są miliony. Te komputery na co dzień mogą być, że tak powiem, używane przez ekspertów. No już teraz nie będę wchodził w szczegóły, ale dla mnie zajmuje 10 sekund sprawdzenie, ile na świecie jest komputerów z danym jakimś tam systemem operacyjnym. Jeżeli ja dowiem się, że w danym systemie operacyjnym istnieje luka, gdzie mogę ewentualnie ją wykorzystać, żeby za pomocą zwykłego oprogramowania, które mam u siebie na komputerze, wejść, to ustalenie, gdzie są takie komputery, zajmuje mi 10-15 sekund. Proszę pamiętać, że na przykład nasza polska fajna firma z Krakowa ustaliła za pomocą swojego oprogramowania, że mogą wejść do dowolnej kamery internetowej i do dowolnej kamery przemysłowej na świecie. I można oglądać sobie wszystko, jak tylko trzeba wiedzieć, gdzie jest ta kamera. Trzeba ustalić, znaleźć jakiś kod IP, Maca i tak dalej, czyli no nie da się. I oni to zrobili bodajże w tamtym roku, czy dwa lata temu, nie pamiętam. To było głośne w świecie internetowym, że okazało się, że zwykłe kamery, które są na ulicach naszych miast, mogą być przejęte przez hakerów. Oni to pokazali światu. Ale do tego momentu, przez powiedzmy ostatnie 5 lat, ktoś sobie z tego korzystał. Ktoś mógł korzystać. A więc wracając do tego pytania, czy regulacje międzypaństwowe, galaktyczne i tak dalej, coś zmienią? Nie, nic nie zmienią. Dlatego, że świat hackingu nie opiera się na zasadach. Tam nie ma, że wsiada sobie haker, bierze kodeks karny i czyta, czego nie mogę zrobić, prawda? Aha, i tego nie robię. No a więc doszłoby do tego jeszcze wielka biblia umów międzynarodowych plus standardów międzynarodowych i haker sobie pomyśli, aha, ja tego nie mogę robić. No przecież to jest bzdura. To jest oczywiste, to jest tylko, wie pan, pan jest młodym człowiekiem, ja się urodziłem troszeczkę wcześniej, pamiętam jeszcze z czasów socjalizmu takie stwierdzenie, że kiedy w komunizmie trzeba rozwiązać jakiś problem, to najpierw się zwołuje komisję, prawda? A więc ta komisja siedzi i sobie wymyśla, co oni by tam zrobili. To byłoby na takiej samej zasadzie. Ja jestem przeciwnikiem, jestem prawnikiem, jestem przeciwnikiem nadmiernej ilości prawa. Jestem przeciwnikiem niepotrzebnych uregulowań. Jestem przeciwnikiem niepotrzebnych układów międzynarodowych, które są nic nie dają, które są tylko po to, żeby móc pochwalić się swoim wyborcom albo, nie wiem, swoim poddanym, jeżeli to państwa autorytarne, że o, podpisaliśmy jakiś układ. No i z takim papierkiem, jak pan pamięta, to jeden z premierów Wielkiej Brytanii wychodził z samolotu.
że on coś podpisał. I co? I bezpieczeństwo wtedy w Europie wcale się nie zwiększyło. Przeciwnie, poszło dokładnie w odwrotnym kierunku. Bardzo serdecznie dziękuję za tą niesamowicie ciekawą rozmowę. Zachęcam wszystkich Państwa do śledzenia naszego kanału Układ Sił na Świecie, do subskrypcji, do polubienia tego odcinka, jeżeli się Państwu podobał, a także zachęcam do lektury Układu Sił, magazynu Układ Sił, gdzie znajdziecie Państwo teksty pana Marka Reszuty właśnie dotyczące cyberprzestrzeni. Raz jeszcze bardzo serdecznie. Można? A ja zachęcam wszystkich do kupienia takiego urządzenia, eksperymentowania w domu, jak można wejść do różnych sieci. A muszę powiedzieć Państwu, że jeżeli chodzi o internet, bo najczęściej człowiek korzysta Facebook, Twitter, Instagram, Onet, Wirtualna Polska. Naprawdę w sieci można znaleźć ogromną masę fajnych rzeczy, między innymi na stronie Układu Sił. Dziękuję bardzo też za te miłe słowa. Życzę Państwu też wszystkiego dobrego w nowym roku w swoim imieniu, ale także w imieniu redakcji Układu Sił i do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Układ Sił na Świecie. Do zobaczenia, dziękuję.